Dobry moi drodzy, dziś zapraszam Was na pierwszy film z nowej serii. Ta seria jest dedykowana osobom, które od jakiegoś czasu proszą mnie o to, bym polecała tutaj na moim kanale również tanie kosmetyki z dobrymi składami, które bardzo fajnie sprawdzą się w pielęgnacji, no i przede wszystkim będą na kieszeń, jak to się mówi, będą w niższych cenach niż te, które zazwyczaj Wam polecam. Dlatego też postanowiłam, że właśnie zrobię taką serię, która będzie podzielona na kilka odcinków dedykowanych konkretnym typom skóry. W tej serii będę Wam przedstawiać po dwa zestawy, które oczywiście możecie dowolnie mieszać, kosmetyki w tych zestawach do kwot 150 zł, dobrze usłyszeliście, pełna, kompletna pielęgnacja, czyli będą to produkty oczyszczające, tonizujące i pielęgnacyjne. W różnych kombinacjach, tak jak Wam powiedziałam, czyli znajdziecie tam kremy na dzień, kremy na noc, kremy pod oczy, jak również serum. Wszystkie te produkty mają bardzo dobre składy. Będziecie tam widzieć mieszankę produktów z bardziej naturalnymi składami, dermokosmetyków i nie tylko. Więc myślę, że każdy z Was tak na dobrą sprawę znajdzie coś dla siebie. Chciałam tutaj również zaznaczyć, że wszystkie te produkty osobiście znam. Albo testowałam je na sobie, albo też testowały je osoby, moi bliscy, znajomi, którzy mają dany typ skóry. Bo jak wiecie, ja nie jestem w stanie potwierdzić Wam działania wszystkich produktów, ponieważ nie mam każdego typu skóry. Mam skórę mieszaną, mam skórę wrażliwą, która też w okresie zimowym bardziej się przesusza właśnie w kierunku skóry suchej, bardziej odwodnionej, przesuszonej. Więc dzisiaj zaczniemy właśnie od propozycji kompletnej pielęgnacji do 150 zł dla skór suchych, bez względu na wiek. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie i mam nadzieję, że też taka seria filmów Wam się spodoba, a przynajmniej zainteresuje te osoby, które właśnie prosiły o tańsze propozycje. Także nie przedłużam, zaczynamy i już Wam opowiadam co i jak. Kilka ważnych informacji na początek, czyli pielęgnacja skóry suchej. Skupiamy się oczywiście na odpowiednim oczyszczaniu, tonizacji i pielęgnacji. W pielęgnacji, jeśli chodzi, rozmawiamy o kosmetykach, powinny znaleźć się takie produkty, które będą intensywnie nawilżały i nawadniały, chroniły Waszą skórę, odbudowywały barierę hydrolipidową, co jest bardzo ważne w przypadku skóry suchej, wzmacniały, odżywiały, regenerowały, chroniły ją przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład w tym momencie mamy okres zimowy, czyli mróz, wiatr, wilgoć, zmiany temperatur w momencie, kiedy wchodzimy z zimna do ciepłego pomieszczenia itd. No i właśnie to nawilżenie, intensywne nawodnienie, ale też, co jest bardzo ważne, ukojenie i łagodzenie, bo bardzo często ze względu na warunki atmosferyczne i różne inne czynniki przy skórze suchej też pojawia się wrażliwość. Zaczerwienienie bardzo często, ale o skórze naczynkowej też jeszcze będziemy rozmawiać. W pielęgnacji powinniście postawić na takie kosmetyki, które zawierają m.in. kwas hialuronowy, kolagen, lipidy, kwasy tłuszczowe, ceramidy, wszystkie te substancje, które będą nawilżały, zatrzymywały wodę w Waszym naskórku, działały okluzyjnie, czyli różnego rodzaju emolienty, mogą to być również substancje bardziej chemiczne, tak jak silikony, parafina, woski wszelkiego rodzaju, tak jak powiedziałam, tłuszcze, które również będą tworzyły tę warstwę okluzyjną, jak na przykład oleje, no i ceramidy, które będą też odbudowywały warstwę hydrolipidową, wzmacniały cement komórkowy. W tych dwóch zestawach, które dla Was wybrałam, mamy kompletną pielęgnację, czyli skupiamy się na oczyszczaniu, tonizacji i pielęgnacji. Te zestawy troszeczkę się między sobą różnią, bo w jednym zestawie zobaczycie propozycję dwóch kremów na dzień i na noc, natomiast w drugim zestawie zobaczycie propozycję z jednym kremem, natomiast z serum. O, starałam się wybrać dla Was takie kosmetyki, które
możecie ze sobą łączyć z każdego zestawu. Czyli tak na dobrą sprawę, jeśli coś spodoba Wam się w pierwszym zestawie, możecie połączyć z tym, co spodoba Wam się w drugim zestawie. Kombinacji jest tak naprawdę bardzo dużo, ale to, co jest najważniejsze, zmieściłam się w tych 150 zł. Kosmetyki, które Wam przedstawię, są dostępne w drogeriach stacjonarnych, ale również w różnych sklepach kosmetycznych internetowych. I bardzo często można je znaleźć na promocjach. Większość tych produktów, które zaraz dzisiaj Wam tak szybciutko opowiem i zaproponuję, starałam się wybrać w takiej regularnej cenie. Natomiast tak jak mówię, są też w promocjach, więc na pewno ta cena 150 zł Wam zejdzie, jeśli uda Wam się kupić te kosmetyki nieco taniej. Zaczynamy od pierwszego zestawu. W pierwszym zestawie mamy wodę micelarną od marki Facebook. I to jest woda, którą ja osobiście bardzo lubię. Przede wszystkim tak, za pojemność, bo mamy tutaj aż 500 ml w cenie do 20 zł i bardzo często na przykład w Hebe ta woda jest na promocji za połowę ceny. Więc już mamy super deal, jak to się mówi. Woda świetnie oczyszcza skórę w tym pierwszym kroku demakijażu. Oczywiście tę wodę stosujemy, wodę płyn micelarny stosujemy w wieczornej pielęgnacji dla usunięcia makijażu z naszej skóry, dla oczyszczenia w pierwszym kroku. Nie stosujemy jej w porannej pielęgnacji, ale też przez to, że mamy bardzo dużą butelkę o pojemności 500 ml, starczy Wam ona na dość długo. O, nie podrażnia, nie przesusza, ma bardzo fajne składniki w swojej formule, no i też przyjemnie, delikatnie pachnie, więc będzie umilać Wam cały ten proces. Woda Facebook, pierwsza propozycja. Druga propozycja, czyli produkt, który będzie Wam służył zarówno w porannej i wieczornej pielęgnacji, jest to pianka oczyszczająca od marki Ziaja. Tak, dobrze usłyszeliście. Sama przetestowałam tę piankę i sprawdziłam, czy rzeczywiście jest taka dobra, bo okazuje się, że skład tego produktu jest naprawdę fajny, powiedziałabym nawet wyjątkowy. Znajdziemy w nim takie substancje między innymi jak mocznik, niacynamid, kwas mlekowy, pantenol łagodzący czy betainę. I to jest pianka, która bardzo fajnie sprawdzi się w tym drugim kroku oczyszczania, w drugim kroku demakijażu, czyli będzie doczyszczać Waszą skórę w wieczornej pielęgnacji, ale równie dobrze możecie stosować ją w porannej pielęgnacji, kiedy chcecie oczyścić Waszą skórę po całej nocy, usunąć wszystko to, co na niej pozostało, kosmetyki, kurz, roztocza i przygotować Waszą skórę na przyjęcie substancji aktywnych. Sprawdziłam, pianka nie podrażnia, nie przesusza, a powiedziałabym, że też bardzo fajnie koi, no i jest w świetnej cenie. Następny kosmetyk z tego pierwszego zestawu będzie to oczywiście tonik. No i teraz, moi drodzy, mamy tutaj tonik od marki Eolab, który ma całkiem fajną pojemność i to jest tonik nawilżający, właśnie ze względu na to, jakie składniki posiada w swojej formule. Bardzo fajny tonik, w niesamowicie fajnej cenie, dostępny, widziałam go w drogerii Natura, ale dostaniecie go również w drogeriach internetowych w bardzo dobrej cenie. Tonik, który będzie przede wszystkim przywracał pH Waszej skórze, możecie stosować go w porannej i wieczornej pielęgnacji, więc znowu macie kosmetyk w dobrej cenie, a tak na dobrą sprawę też możecie stosować go i rano i wieczorem, więc super rozwiązanie. Idziemy dalej. Moja propozycja kremu pielęgnacyjnego pod oczy, który możecie stosować w wieczornej i porannej pielęgnacji, jest to nasza polska marka Amnaturica. Ja o tym kremie już Wam opowiadałam jakiś czas temu w filmie odnośnie właśnie samej marki i muszę Wam powiedzieć, że ten krem naprawdę bardzo fajnie się u mnie sprawdzał, ze względu też na to, jakie posiada składniki w swojej formule. A jeśli przyjrzycie się temu, co tam takiego jest, to zobaczycie, że naprawdę mamy wyjątkowe substancje, które będą przede wszystkim nawilżały, wygładzały, działały ochronnie, też działały przeciwzmarszczkowo. Bardzo fajna propozycja dla osób w każdym wieku. Tutaj też chciałam to zaznaczyć. Co prawda mamy tutaj rozwiązanie kremu zamkniętego w słoiczku, więc nie wiem, czy do końca Wam się spodoba taka formuła, bo nie każdy lubi stosowanie właśnie tego typu produktów ze słoiczka i szuka takich rozwiązań bardziej, powiedziałabym, higienicznych, ale to będzie już w drugim zestawie. Natomiast uważam, że ten krem jest naprawdę bardzo dobry. Jest w świetnej cenie, polska marka, fajny skład, super działanie, super nadaje się do stosowania
zachowania pod makijaż. Absolutnie nie podrażnia, nie działa uwrażliwiająco na okolice oczu czy też na same oczy i jest, tak jak mówię, dobrą propozycją, żeby zmieścić się właśnie w tej kompletnej pielęgnacji dla Was. I tak jak powiedziałam wcześniej, w tym pierwszym zestawie mam dla Was propozycję dwóch kremów. I podzieliłam je na krem, który możecie stosować rano i krem, który możecie stosować wieczorem. Natomiast ta propozycja kremu, a jest to krem lipidowy od marki Basic Lab, jest to taki krem, który marka zaznacza, że jest to idealny krem na zimę, między innymi właśnie ze względu na swoje składniki, ale w pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej, przesuszonej sprawdzi się tak naprawdę przez cały rok, właśnie ze względu na to, co posiada w swoim składzie. Jest to też taki krem, który niekoniecznie możecie stosować tylko i wyłącznie rano. Możecie również stosować go wieczorem, jeśli wasza skóra sucha, przesuszona, odwodniona, będzie czegoś takiego potrzebowała. Krem jest zamknięty w tubce, ma bardzo dobrą cenę, ale to, co jest najważniejsze, to właśnie jego skład. I w składzie tego kremu znajdziemy między innymi witaminę E, dużą ilość emolientów, masło shea, olej z oliwek, olej słonecznikowy, trehalozę, olej makadamia, czy wiele innych substancji aktywnych, które będą działać regenerująco, naprawczo i ochronnie. Będą wzmacniały i chroniły barierę hydrolipidową, chroniły Waszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, ale też zatrzymywały uciekającą wodę z naskórka i sprawiały, że Wasza skóra będzie czuła się przede wszystkim komfortowo. To jest bardzo fajny krem, który możecie stosować w porannej pielęgnacji pod makijaż, ale też to jest taki krem, który możecie stosować na różnego rodzaju miejsca bardziej narażone, jeśli posiadacie skórę suchą, bardziej narażone na działanie czynników zewnętrznych zimą, czyli na przykład nos, uszy, możecie równie dobrze stosować go na Wasze dłonie, żeby chronić Waszą skórę. Więc świetna propozycja w bardzo dobrej cenie. A ten drugi krem to jest już droższa propozycja. Natomiast ten krem można znaleźć również na wielu promocjach. I sama przeglądając internet zobaczyłam, że te ceny tego kremu różnią się w zależności od tego, jaką mamy promocję, ale też w jakim sklepie występuje. I ten krem to jest jeden z takich kremów, które bardzo wiele osób zachwala. Między innymi dlatego, że ma świetny skład. Oczywiście mowa tutaj o polskiej marce Bielenda i kremie ceramidowym. Kremie ceramidowym na noc, który przede wszystkim bazuje właśnie na ceramidach, ale w składzie znajdziemy również inne substancje, które będą odbudowywały barierę hydrolipidową, wzmacniały Waszą skórę, regenerowały, chroniły Waszą skórę. Więc jest to świetna propozycja na noc, która rzeczywiście będzie sprawiała, że rano Wasza skóra będzie wyglądała dobrze. Zniweluje Wam ten efekt takich suchych skórek. Świetny krem, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju kuracje. Jeśli widzicie, że zimą Wasza skóra jest zdecydowanie bardziej przesuszona i musicie na nią zadziałać wyjątkowym produktem. I tak jak mówię, polska marka, bardzo dobra pojemność, bardzo fajny krem, świetne rozwiązanie w pielęgnacji. A tak na dobrą sprawę muszę Wam powiedzieć, że ten krem mógłby się znaleźć w pielęgnacji każdego typu skóry. Bez względu na to, czy jest to skóra mieszana, skóra tłusta. Właśnie przez to, że bazuje on na ceramidach, które wzmacniają cement komórkowy, wzmacniają naszą skórę, chronią barierę hydrolipidową. A niestety prawda jest taka, że jeśli chodzi o różne typy naszej skóry, to z tym problemem bariery hydrolipidowej borykają się tak na dobrą sprawę wszyscy. Dzisiaj rozmawiamy o skórze suchej, odwodnionej, przesuszonej, więc szczególnie Wam polecam właśnie ten krem. Teraz przechodzimy do drugiego zestawu. Moi drodzy, propozycja preparatu oczyszczającego, który stosujemy w wieczornej pielęgnacji w pierwszym kroku, czyli płyn micelarny, który ma bardzo naturalny skład, ale jest to tak skomponowany skład, że sprawdzi się super właśnie w przypadku skóry suchej, ze względu na to, co tam w nim znajdziemy. Tutaj opakowanie mamy 200 ml w cenie około 15 zł, więc można powiedzieć, że całkiem dobrze, chociaż ta propozycja wody micelarnej z pierwszego zestawu moim zdaniem wychodzi zdecydowanie lepiej cenowo, bo mamy pojemność 500 ml w cenie około 20 zł. Ale kto co lubi. Wybór macie. Dwie propozycje,
płyn oczyszczający, płyn do demakijażu, który bardzo fajnie doczyszcza skórę, nie podrażnia oczu i też nie daje Wam takiego uczucia ściągnięcia, no ale oczywiście później musimy zastosować preparat myjący. I co to takiego będzie? I tutaj mam dla Was znowu propozycję od marki Basic Lab, czyli kolejna polska marka. Tym razem produkt zamknięty w tubce, ale też w bardzo dobrej cenie, przede wszystkim oczyszczająco-nawilżający. Czyli jest on tak skomponowany, że sprawdzi się w przypadku skóry suchej, ale również wrażliwej. Bardzo ładnie doczyszcza skórę, nie podrażnia jej, nie przesusza, nie powoduje pieczenia, a wręcz bym powiedziała, że jest to taki produkt, który daje ukojenie na Waszej skórze. Ja wiem, że marka Basic Lab posiada w swojej ofercie wiele świetnych kosmetyków w postaci serum, ale są one dosyć drogie. Natomiast w ofercie marki Basic Lab mamy również tańsze produkty, którymi można się zainteresować, o których nie jest tak głośno na tak zwanych internetach, YouTubach i tak dalej. I uważam, że na przykład właśnie ten żel jest bardzo fajną propozycją, tak na dobrą sprawę dla całej rodziny, dla osób posiadających skórę suchą, wrażliwą, przesuszoną i sprawdzi się bardzo dobrze w porannej i wieczornej pielęgnacji. Czyli możecie go stosować rano, albo możecie go stosować wieczorem, właśnie w tym drugim kroku oczyszczania. Teraz czas na tonik. I to będzie marka, która jest tak na dobrą sprawę nowością tutaj na moim kanale, ale powiem Wam, że miałam próbkę tego toniku i bardzo mi się on spodobał. Sama zastanawiam się, czy nie zamówić sobie większego opakowania. Świetna cena, bardzo fajne substancje aktywne i jest to oczywiście tonik od marki Dr. Konopkas. Nie wiem, czy słyszeliście o tej marce. Ja zaczynam się pomału nią interesować, bo mamy kosmetyki w bardzo dobrych cenach, z bardzo fajnymi substancjami aktywnymi i właśnie ten tonik, muszę Wam powiedzieć, że też należy właśnie do takich kosmetyków, które warto wprowadzić do swojej pielęgnacji, między innymi za fajną pojemność i super cenę, za super skład, za działanie. Tonizuje, nawilża, koi i działa również antyoksydacyjnie. Koniecznie się nim zainteresujcie. W zestawie numer 2 pomyślałam sobie, że zaproponuję Wam serum, bo są tutaj też takie osoby, które lubią korzystać z serum, chciałyby mieć serum w swojej pielęgnacji. Nie zawsze dzielą pielęgnację na krem na dzień, krem na noc, ale na przykład chciałyby mieć fajne serum, które można stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji, a jeszcze dodatkowo korzystać z kosmetyku typu krem, który również sprawdzi się w porannej i wieczornej pielęgnacji. I moja propozycja dla Was jest to serum nawilżające od marki The Ordinary, które w pojemności 30 ml znajdziemy w naprawdę wyjątkowej cenie. Skład mamy prosty, ale aktywny, czyli to, na czym nam zależy. Mamy tutaj przede wszystkim kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy, który będzie działał na różnych płaszczyznach, między innymi zatrzymywał wodę uciekającą z naskórka, łączył się z nią i też dawał efekt nawilżenia. To jest takie serum, które polecam Wam nakładać, jeśli się na nie zdecydujecie, polecam Wam nakładać na jeszcze wilgotną skórę. Właśnie przez to działanie kwasu hialuronowego i właśnie przez ten taki, można by było powiedzieć, zwiększony efekt nawilżenia skóry. Świetny produkt, który nada się w porannej i wieczornej pielęgnacji. Bardzo dobra cena, warto się nim zainteresować. Jeśli lubicie właśnie produkty nawilżające w postaci serum, chcecie takie wprowadzić do Waszej pielęgnacji, a posiadacie między innymi skórę suchą, odwodnioną, przesuszoną, to ta propozycja wydaje mi się, że będzie dla Was idealna. Oczywiście jest to serum, które można wprowadzić też bez względu na wiek i też w przypadku różnych typów skóry, niekoniecznie skóry suchej. Ale dzisiaj, tak jak mówię, rozmawiamy sobie o skórze suchej, więc ten kwas hialuronowy będzie na pewno dla Was bardzo pomocny w pielęgnacji. A skoro rozmawiamy sobie właśnie o serum i teraz o takim kosmetyku, który będzie dopełniał tą pielęgnację, to tutaj mam dla Was propozycję od marki SVR, a mianowicie krem barierowy. Krem naprawczy, ochronny, który jest stworzony idealnie dla osób posiadających skórę suchą, odwodnioną, ale też wrażliwą. Bo ze względu na to, co znajdziemy w składzie tego kremu, on będzie nie tylko odbudowywał barierę hydrolipidową, chronił Waszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, ale też przed nadmierną ucieczką wody z naskórka, to jeszcze będzie sprawiał, że
będzie działał łagodząco, kojąco i przeciwświątowo. To jest bardzo fajna propozycja. Co prawda ten krem kosztuje około 40-50 zł, w zależności od tego, gdzie będziecie kupować, ale marka SVR też bardzo często robi promocje, czy to w aptekach, czy na swojej stronie, więc warto sprawdzać. Ten krem moim zdaniem jest genialny. Możecie go stosować zarówno w porannej pielęgnacji, jak i w wieczornej pielęgnacji. Możecie stosować go również na takie miejsca jak zabezpieczenie uszu, czy na przykład właśnie na dłonie. Zobaczycie, że działanie tego kremu widać natychmiast. Zwłaszcza potwierdzą to osoby, które posiadają skórę suchą, ale ze względu między innymi na działanie czynników zewnętrznych, tak jak teraz zima, ta skóra bardzo często reaguje właśnie taką nadwrażliwością i potrzebujecie czegoś, co będzie łagodziło zaczerwienienie, które się pojawia przy zmianie pomieszczeń, czy właśnie takie pieczenie lekkie, swędzenie, ta suchość, to takie napięcie na skórze. To jest genialny, słuchajcie, krem. Naprawdę warto go mieć w swojej kosmetyczce. Jest to też taki produkt, który sprawdzi się również w pielęgnacji całej rodziny. Czyli mogą go stosować panowie, ale również mogą stosować go dzieci. Kolejna propozycja, którą warto się zainteresować. No i został nam jeszcze krem pod oczy. I tutaj z kolei mam dla Was propozycję kremu naturalnego w tubce o pojemności 20 ml, o ile się nie mylę, w bardzo dobrej cenie i jest to krem od marki Feel Free. Jest to taki krem, który ma bardzo fajny, naturalny skład, będzie działał nawilżająco, wygładzająco, ale również przeciwzmarszczkowo. I warto ten krem nakładać właśnie tutaj w okolicy dolnej powieki i też wklepywać go tutaj w okolicy kurzych zmarszczek. On nie ma w składzie żadnych substancji, których moglibyście się obawiać, natomiast jest to krem do stosowania pod oczy, a nie na powieki. Nie chcę Was zachęcać do robienia tego typu eksperymentów, natomiast na pewno jest to opcja dla osób, które nie lubią kremów w słoiczkach. Bo wcześniej zaproponowałam Wam w zestawie numer 1 krem od marki Amnaturique, a teraz właśnie mamy Feel Free. W bardzo dobrej cenie, z bardzo przyjemną konsystencją. Ja u siebie nie zauważyłam absolutnie żadnego podrażnienia, pieczenia, szczypania, łzawienia oczu. Nie. Natomiast nie jest to na pewno krem, który będzie liftingował Wam powieki, usuwał Wam zmarszczki. Jest to taka propozycja kremu, powiedziałabym, bardziej dziennego, chociaż on się nadaje również do stosowania w wieczornej pielęgnacji, dla skór suchych, żeby nawilżyć, żeby wygładzić. Dobrze sprawdza się pod korektor. Natomiast nie wiem, czy będą zadowolone z tego kremu osoby już w takim wieku po 40, ale pielęgnacje i zestawy do 150 zł dla skór dojrzałych też sobie omówimy, także czekajcie cierpliwie. Natomiast myślę, że to jest na pewno fajna propozycja i taki kosmetyk bardziej naturalny, który również może super sprawdzić się w Waszej pielęgnacji. Moi drodzy, to będzie tyle. Dwa zestawy do 150 zł, bardzo fajne kosmetyki, świetne składy, których absolutnie nie musicie się obawiać, w bardzo fajnym działaniu, często pojawiają się na promocjach. No słuchajcie, czego chcieć więcej? Myślę, że jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają mniejszy budżet, ale chcą zainwestować w bardzo fajne kosmetyki. Mam nadzieję, że te produkty się u Was sprawdzą. Jeśli już je znacie, to dajcie znać. Być może ich nie znacie, albo też macie propozycje jakichś innych tanich, świetnych perełek, które moglibyście polecić innym. Więc zostawiajcie komentarze pod tym filmem. Jestem bardzo ciekawa, co tam się pojawi. A ja oczywiście zapraszam Was na kolejny film. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. A i przypominam, że linki do tych produktów, o których Wam dzisiaj opowiadałam, znajdziecie oczywiście w opisie. Macie podzielone na dwa zestawy, także tylko wystarczy go rozwinąć i tam będziecie mieć oczywiście wszystko. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!